w pewnym plemieniu ludożerców szaman się nie sprawdzał. No, susza od dłuższego czasu, a on nie potrafił wywołać deszczu. W ramach reklamacji został zjedzony. No i pogłoszono casting na nowego. Zgłosił się. Powiedział, że sobie poradzi z takim problemem. Dano mu szała z środku wioski, panienki, żarełko. Ale ani jedna kropla deszczu nie spadła w ciągu miesiąca. Więc już wkurwieni rada starszych mówi do niego: no, gościu, wiesz, co się stało z twoim poprzednikiem? No, a obiecałeś, że będzie padało, a tutaj nie ma deszczu, więc albo, albo. Dobra, ma ktoś jeszcze jakąś resztkę wody? No gdzie, no tyle czasu nie padało, skąd woda? Ma ktoś? No, wychodzi tam jeden, mówi: no tutaj w bukłaczku mam trochę, dawaj. No, szaman to wlał do miski, ściągnął z siebie koszulkę i zamoczył. Tak patrzą sobie wkurzeni, bo taka marotrawstwa wody. No, po czym wykręcił tą koszulkę i wylał wodę. I ma ktoś jeszcze troszeczkę wody? Gdzie no resztę zmarnowałeś? Na pewno tam gdzieś któryś przychomikował. Dawać. Na samym końcu wychodzi jakiś tam jeden. No tam, tu jeszcze trochę mi w bukłaczku zostało. Dawaj. Wlał wodę do miski z bukłaczka i znowu zamoczył tą koszulkę, ciap, 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 ciap. No, już wkurzeni z rada starszych. A on ją, tą koszulkę, wykręcił, wodę chlap w krzaki i rzucił koszulkę na gałąź. Nagle zagrzmiało. Pojawiły się ciemne chmury. Szaman mówi: kurwa, jak robię pranie, zawsze zaczyna padać.